Dzień dobry. Przed nami czwarty typ zawieszenia emocji według Lowena, kolumna, zwana też inaczej piedestałem. Po raz pierwszy nie będziemy skupiać się na górnej części ciała, na przejściu głowowo-szyjnym, szyjno-piersiowym, ale pójdziemy do dołu, bo tam właśnie najpełniej pokaże nam się kolumna i właśnie na tym też polega to zawieszenie, że górę ciała wzniesie, uzna za atrakcyjną, godną wsparcia, a dół ciała będzie tym odrzucanym, znieczulanym, zagrażającym, zwierzęcym. Po raz pierwszy też postanowiłam tą część teoretyczną podzielić na dwie części, dlatego że z jednej strony chcę zachować tą życzliwą, krótką formę przyswajania wiedzy, a z drugiej strony nijak się nie mogłam zmieścić, nie spłaszczając wątków w krótkim materiale. Więc dzisiaj część pierwsza, w której chcę Państwu przedstawić spektrum objawowe, złożone, szerokie, ale też mam nadzieję, że dzięki temu szybko sobie Państwo zweryfikujecie, na ile kolumna Was dotyczy, a na ile można ją zostawić i pójść dalej. No więc tak, pierwsza grupa objawów, powiedziałabym to, z czym najczęściej pacjenci się zgłaszają, w jakimi słowami opisują to doświadczenie objawowe siebie, to są słowa: czuję się przecięty w pół, równo, solidnie na dwie części. A drugi opis to jest taki, że mam poczucie, jakby ktoś dawno temu zacisnął mi pas w talii, już nigdy go nie puścił i niezależnie czy wdycham, czy wydycham, płaczę, szlocham, krzyczę, a to ten pas zaciśnięty jest już zawsze w tle. I trzecia grupa opisująca te wrażenia z tej przestrzeni to jest poczucie zasznurowania gorsetem. Gorsetem, który często idzie od dolnych żeber, czasem od pępka i ciaśniutko schodzi aż do talerzy biodrowych, bioder, do górnych części ud, oczywiście zabierając ze sobą podbrzusze i pośladki. I to też jest poczucie zasznurowania takiego niedyskutowalnego, czyli ani wdech, ani wydech nie jest w stanie wpłynąć na to trzymanie. I te objawy, które opisałam, one są w takim ujęciu rajchowskim z taśmy przeponowej i taśmy brzusznej. A przecież przed nami wielka grupa objawów związana z taśmą miedniczą. I zacznę tutaj od podobnych opisów czuciowych dotyczących kończyn dolnych. I to jest poczucie ciężkich nóg. Mam dwie kłody zamiast nóg. Mam dwa ołowiane pale. Nie czuję swoich nóg. Nie mogę nimi ruszać. Ja wiem, że nimi ruszam, ale to jest takie poczucie, jakbym była w smole. A czuję się, jakbym stała na szczudłach. I to jest kolejna, i znowu tu postawię trzy kropki, grupa objawów, które możemy w bardzo różnych kierunkach poszerzać. I są oczywiście tu też takie bardzo subtelne, a jakże ważne odłączenia, kiedy ja nie czuję, że mogę oddać ciężar ciała, ciężar nóg do ziemi, a równocześnie nie czuję, że ziemia wspiera mnie od spodu. No i zostaje najdłuższa, choć na koniec, lista objawowa związana z taśmą miedniczą. I tutaj w związku z sąsiedztwem tkanek, ilością narządów, tego, że miednica ma zarówno funkcje odbiorcze różnych informacji, ale i nadawcze, czyli może coś nadawać do dołu i do góry ciała, to
Tutaj to bogactwo objawowe jest naprawdę wielorakie. Od po prostu bólów związanych z narządem ruchu, dolne plecy, biodra, zablokowany staw krzyżowo-biodrowy, poprzez objawy dotyczące narządów wewnętrznych i genitalii, bolesne stosunki, bolesne miesiączki, trudność z utrzymaniem wzwodu, chroniczne nawracające zapalenia pęcherza, ale też znowu takie dyskomforty jak swędzenia, pieczenia w obrębie krocza. I znowu postawiłabym tutaj trzy kropki, bo nie jestem w stanie opisać, jak wiele dalej jest tych objawów. A co ważniejsze, one oczywiście, że się przeplatają i możemy mieć zarówno objaw skończyn dolnych z miednicy, jak i właśnie z taśmy brzusznej czy przeponowej. Takie bogactwo objawowe. I w drugiej części opowiem Państwu, skąd, jak to się wydarza, jakie progi rozwojowe, jakie konflikty z nimi związane sprawiają, że musimy dolną część ciała odrzucić, znieczulić, wynieść się ponad nią, górną częścią ciała i chodzić tak odciętymi w dorosłym życiu. Czyli opowiem Państwu o treningu czystości przede wszystkim i sytuacji edypalnej. Na tych dwóch wątkach się skupię, bo to one mają i największy wpływ w przeszłości na to, że jesteśmy odcięci, ale równocześnie najbardziej pukają do nas w tu i teraz. Do zobaczenia w drugiej części.